doświadczenie w przyszłości, czy grzech niewybaczalny może być wybaczony. Więc tak, dzisiaj w mega nietypowych warunkach będę nagrywał. A to dlatego, że no, Michałowi się wyjechało i mi się wyjechało. I dlatego, zresztą nie miało być odcinka. Michał napisał w komentarzu, że nie będzie odcinka. No ale Marysia mi napisała na Facebooku, że nie ma przy czym malować paznokci. Także no, pomaluj sobie te paznokcie. Nie no, oczywiście żartuję. W każdym razie dzisiaj będzie nietypowo. Może być jakość kiepska, to dlatego, że nagrywam z komóry. No i no nie będę nagrywał siebie, będę nagrywał tutaj jakby teren. Ponieważ no, mamy dzisiaj... No, przyjechałem w ogóle tam załatwić jakieś sprawy. Ale przyszedł sabat, przyszła sobota, więc mam wolne i sobie stwierdziłem, że wybiorę się na wyprawę. No to idziemy. Tak. Pytanie było postawione, czy grzech niewybaczalny może być wybaczony. I tutaj w zasadzie trzeba by się zastanowić, czym jest grzech niewybaczalny. I no, tutaj mamy parę wzmianek. Niestety nie mam pisma przy sobie. Liczę na to, że po prostu, że je znacie. Więc jak będę cytował jakieś fragmenty z pamięci, to że sobie przypomnijcie, gdzie one są. Zresztą, tak jak ja czasem na przykład podaję cytaty konkretnie, gdzie one są, no to jest bardzo prosta opcja. To nie jest dlatego, jak nie podaję tak dlatego, że wiem dokładnie, gdzie coś jest napisane, bo nie wiem, no zwyczajnie nie wiem. Ale wpisuję fragment w Google, no i od razu znajduję, gdzie to jest wpisane. I tak samo wam teraz polecam sprawdzać. Także z uwagi na warunki, jakie mamy. No, trochę pada, mówię, jakość może być kiepska, ale tam jest fajna mgła, nie? W ogóle, jeżeli widać coś. Mam nadzieję, że idę w jakąś dobrą stronę, się nie zgubię, ale jakoś to będzie. Otóż tak, o grzechu niewybaczalnym powiedział Jezus, gdy powiedziano o nim, że ma ducha nieczystego i to mocą Belzebuba wygania demony. Jezus tam w tym kontekście całym powiedział coś takiego, że każdy grzech będzie człowiekowi wybaczony, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie mu wybaczone. Ani w tym życiu, ani w przyszłym. Więc sprawa jest poważna. Teraz co miał na myśli? I powiem wam, że ja na przykład bluźnierstwo też do końca nie rozumiem tego słowa, jakie jest ono używane w piśmie. Na przykład w stosunku do Jezusa chyba dwa razy w Ewangeliach czytamy, że Żydzi oskarżają Jezusa o to, że zbluźnił. I za każdym razem to było jakby w kontekście tego, że nazywał się Bogiem. I ja tak bardzo często właśnie takie tłumaczenie przyjmuję, że jakby nazywanie się Bogiem jest pewnego rodzaju bluźnierstwem. Przynajmniej, to słowo to tyle znaczy, nie? Bo Jezus miał pełne prawo do robienia tego, czynienia się równym Bogu. Czytamy też, że ta niewiasta, czyli kościół siedzący na bestii, również ta nierządnica, jest pełna bluźnierczych imion. No i tutaj, jeżeli odniesiemy się do proroctw, to również się zgadza, jeśli chodzi o nazywanie się Bogiem. Jednak wydaje mi się... Jeszcze w pewnym miejscu, chyba w Tesaloniczanach, drugim rozdziale drugiego listu, jest napisane, że bluźnił on wszystkiemu, co się znajduje w niebie i co jest boskiej czci. Czyli można jakby bluźnić przeciwko. I to jest jakby kolejny taki poszlak do tego, żeby się zastanowić, czym jest w zasadzie samo bluźnierstwo. Czyli mamy z jednej strony, że... Oj, za mało chodzę, już zadyszkę złapałem. No, trzeba więcej chodzić. Z jednej strony mamy fakt, że jest to jakby podawanie się za Boga, a z drugiej strony mamy też, że jakby można bluźnić przeciwko komuś, nie? I na przykład w naszym języku polskim samo bluźnienie na kogoś to jest jakby mówienie rzeczy jakichś obraźliwych. I wydaje mi się, że to też nie jest bezpodstawne, że w ten sposób było to słowo tłumaczone w języku polskim. Że możemy się jakby w pewnym sensie zasugerować. No tak. Tylko, że zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, co było napisane właśnie w Ewangeliach. To chyba było w Ewangelii Marka, zresztą chyba nie tylko. Kiedy to Jezus powiedział, że
bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie wybaczone. Otóż on mówił wtedy o tym, że oni, Żydzi, powiedzieli, że on ma ducha nieczystego. A on miał ducha czystego, on miał ducha świętego. Więc nazwali Ducha Świętego Belzebubem. Czyli w zasadzie w tym momencie, to bluźnierstwo polegało na tym, że obrazili Ducha Świętego, nazywając go właśnie kimś nieczystym. No i w tym momencie można by stwierdzić, że jeżeli ktoś obrazi Ducha Świętego, to w tym momencie w zasadzie jest przekreślony. No, na pewno trzeba nad tym uważać. Jednak wydaje mi się, że to jest trochę jeszcze głębiej. Wydaje mi się, że to, co Jezus powiedział o tym, że wszystko będzie wybaczone, ale nie to jedno, to się mogło tyczyć jeszcze do tego, co oni zrobili w swoim umyśle. Do tego, że Duch Święty już na nich nie działał. Do tego, że był Jezus, mówił prawdę, a wiemy w ogóle, trzeba się zastanowić, do czego Duch Święty, jaka jest jego rola, co on robi, czym on się zajmuje w naszym świecie. Otóż wiemy, że Duch Święty uświadamia nas o prawdzie, o sądzie i po prostu on wprowadza nas we wszelką prawdę. Czytamy taki werset. A więc jeżeli ktoś, dla przykładu, zrozumiał jakieś prawdy życiowe, to nie dlatego, że jest, znaczy jakieś prawdy duchowe, to nie dlatego, że jest genialny czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że Duch Święty mu to objawił i tylko i wyłącznie dlatego. I tylko i wyłącznie w ten sposób możemy coś zrozumieć, ponieważ rzeczy duchowe rozsądza się duchowo, rzeczy cielesne, cielesnie. Czyli teraz był Jezus, sam Bóg, Syn Boży na ziemi, chodził, mówił im prawdę, Duch Święty im to poświadczał w ich sercach, w ich umysłach, a oni to odrzucali. Oni uważali, że wiedzą lepiej, podawali się jakby za Boga, sami dla siebie stali się Bogiem. I w tym momencie, jeżeli jakby zaprzeczyli prawdzie, zaprzeczyli samemu Jezusowi, zaprzeczyli Duchowi Świętemu, nie chcieli Go słuchać, odrzucili Go jakby na dobre, nie? Odrzucili Go tak, że po prostu nie chcą Go słuchać. I w tym momencie Jezus powiedział, że nie będzie to wybaczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Dobra. Czyli mamy pewien jakby obraz, czym jest grzech śmiertelny, grzech niewybaczalny. Czytamy jeszcze o tym na przykład w liście Jakuba, gdzie Jakub pisze, że żebyśmy się modlili. Jeżeli ktoś popełnił grzech, to żebyśmy się za nim modlili, aby doszedł do upamiętania, no nie? I dalej daje taką wzmiankę, że no chyba, że ktoś popełnił grzech śmiertelny. Nie za takim mówię, aby się modlić, nie? Czytamy coś takiego. Tylko problem w tym, że my nie wiemy, kiedy ktoś już popełnił grzech śmiertelny. Ciężko jest nam to stwierdzić. No czasem to widać od razu. Ale lepiej być w tym aspekcie ostrożnym. Tak. Czytamy jeszcze na przykład w liście do Hebrajczyków. Na przykład w 6 rozdziale jest taki fragment, gdzie jest mowa o tym, że jeżeli ktoś poznał to, że Bóg jest dobry, poznał Jego dobroć, poznał... Właśnie tam jest jakoś tak fajnie napisane, że jest jakieś dobrodziejstwa wieku przyszłego, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I odrzucił to poznanie, odrzucił Boga w tym momencie, to już jest jakby... To w pewnym sensie krzyżuje Chrystusa ponownie. I nie ma dla takiej osoby ofiary za grzech. Wydaje mi się, że to jeszcze w 8 rozdziale było powiedziane. Również, jeśli dobrze pamiętam. Także tu mamy jeszcze inną sprawę. Jeżeli już na przykład ktoś poznał, dokładnie wie co i jak, jaki jest Bóg, jaki jest Jezus, a mimo to go odrzuca, mimo to tam jest napisane świadomie grzeszy. To też nas może w pewnym sensie w błąd wprowadzić. No ale załóżmy, okej, świadomie grzeszy, odrzuca właśnie Boga, to gdzie możemy mówić o ofierze za grzech? No to w zasadzie ten człowiek wybiera, świadomie wybiera, że nie chce żyć z Bogiem. Że woli żyć tutaj ze światem, woli świat szatana, nie?
Problem też polega na tym, w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten fragment konkretnie, że my jako ludzie, no jesteśmy cieleśni. I oczywiście, jeżeli ktoś się narodził z Ducha Świętego, staje się również duchowy, ale nie można powiedzieć, że nie jest ciągle cielesny, bo jesteśmy ciągle w tym ciele i pokładamy nadzieję taką, że kiedyś Jezus nas uwolni z tego ciała, tak też w sensie no, takim dosłownym, nie? Bo obecnie, no oczywiście, możemy czuć się uwolnieni od ciała, jakby nie czyniąc żądań, nie wypełniając, nie robiąc tego, co nam ciało jakby każe. I tak powinniśmy żyć, że duchem sprawy ciała powinniśmy umartwiać. Jednak tutaj cały czas jednak żyjemy w tym ciele i zdarzają nam się upadki, bo gdyby tak nie było, to nie miałoby sensu na przykład to, co napisał Jan w pierwszym liście, gdy napisał, że to wam napisałem, moje dzieci, abyście nie grzeszyli, a jeżeli nawet ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czyli tutaj Jan zakłada, że no jednak będąc ludźmi, nawet duchowymi, nawet nowonarodzonymi, no może nam się zdarzyć zgrzeszyć. I no to jest ta cała, nie wiem, masakra, która jakby dobija człowieka, kiedy człowiek chce iść za Bogiem, chce, rozumie to, rozumie, że to ta jest słuszna droga i że powinien, że prawo jest piękne, że jest wspaniałe i powinno się być w zgodzie z nim, a mimo to właśnie nie potrafi. I to jest właśnie taka dość przykra sprawa. Jednak no, pokładamy nadzieję, że Jezus nas w końcu wybawi, nie? Że patrząc na Jezusa, gdy Go zobaczymy, staniemy się podobni do Niego. I to też Jan napisał, nie? Że pokładamy tą nadzieję, tą ufność, że gdy zobaczymy Go, staniemy się do Niego podobni. Tam trochę było inaczej gramatycznie to skonstruowane, nie pamiętam dokładnie. Dobra, wracając do grzechu niewybaczalnego. Czy grzech niewybaczalny może być wybaczony? Taki nie. Otóż, no nie może być, ponieważ no, jest on nazwany grzechem niewybaczalnym. Nie może być on wybaczony. Ale jeżeli byśmy założyli, że jest jakiś grzech, który nie może być wybaczony, w tym momencie byśmy musieli stwierdzić, że Biblia jest ze sobą sprzeczna, a nie jest. Dlaczego byśmy musieli tak stwierdzić? Otóż dlatego, że Pismo mówi, że Bóg wybaczy nam wszystkie grzechy, nie? O które Go prosimy, aby nam wybaczył. Na przykład ten fragment z listu Jana, który cytowałem, że nawet jeśli nawet by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, który jest sprawiedliwy. On Ci jest właśnie ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Albo na przykład przecież jak mamy, że każdy, kto weń wierzy, nie zginie, a będzie miał żywot wieczny. Wiemy, że Bóg nam chce wybaczyć i Bóg nam wybacza. I Bóg nam, nawet w tym samym fragmencie, gdzie jest mowa o grzechu niewybaczalnym, patrzcie, co tam było napisane. Każdy grzech będzie człowiekowi wybaczony, ale oprócz właśnie jakby tego jednego, nie? Ale nie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. No to zaraz, każdy czy nie każdy? Albo każdy, albo nie każdy. I do czego dążę? Otóż do tego, że musimy zrozumieć, jaka jest natura grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to odrzucenie Ducha Świętego. Jest to odrzucenie Jego kierownictwa. I teraz co się dzieje? Za co jest odpowiedzialny Duch Święty? Za uświadamianie nas o grzechu. Wprowadzanie w prawdę i uświadamianie nas o grzechu. Czytamy to w Ewangelii Jana 16, rozdział, nie pamiętam. Jakoś tak. Gdzie jest właśnie to napisane. Że On uświadomi świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Tak Jezus powiedział. Jak mówił o Pocieszycielu, którego wyślę. Czyli rolą Ducha Świętego jest uświadamianie o grzechu. Jeżeli go odrzucisz, to automatycznie nie będziesz prosił o wybaczenie tego grzechu. A jeżeli nie będziesz prosił o wybaczenie, to tego wybaczenia nie otrzymasz. Bo Bóg nie będzie działał sprzecznie z Twoją wolą. Bóg będąc święty, Bóg będąc tym, który no nas kocha, nie? No to On nie chce działać sprzecznie z Twoją wolą. Więc jeżeli odrzucisz Ducha Świętego, no to automatycznie nie będziesz prosił o wybaczenie.
i automatycznie Bóg ci nie wybaczy, no bo nie może tego zrobić. Po prostu nie może. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest jakby odpowiedź na to całe pytanie odnośnie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czasem jeszcze jedną rzecz powiem. Czasem jest tak, że no właśnie, że czasem, często się zdarza na tej drodze chrześcijanina, że człowiek mówi, o, teraz już zgrzeszyłem, teraz już Bóg na pewno mi nie wybaczy, nie? No i no, co tu dużo mówić? Nie grzesz, nie? To na pewno. To na pewno. Lżej się żyje. I zresztą o to chodzi, nie? Po to Jezus umarł, żebyśmy nie grzeszyli. Ale jeżeli w ogóle się zastanawiasz nad tym, popełnionym czynem i widzisz, że on jest zły i się martwisz tym i zastanawiasz się, wybaczy mi, nie wybaczy, co ja zrobiłem w ogóle, nie? No to znaczy, że Duch Święty działa, nie? Że Duch Święty jest w tobie i uświadamia cię o grzechu i mówi ci o tym, że no coś jest nie tak. No i że powinieneś coś z tym zrobić, że masz grzech i musisz się udać do Zbawiciela. No i w tym momencie, no, masz dwie drogi. Albo się załamać, albo spojrzeć na Chrystusa, przyznać się, że to był błąd, że to było głupie, że no cóż, no był to grzech. Z uwagi na to, że no jesteś zły, jak my wszyscy, jesteśmy źli. Taką mamy naturę cielesną. I spróbować jeszcze raz, nie? Może tym razem się uda. Każdy, kto tę nadzieję pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Tak Jan napisał. Także mówiąc o tej nadziei, że gdy go zobaczymy, staniemy się tacy jak on. Pod kątem charakteru. Nie istoty. Nie będziemy jakby bogami, tylko że pod kątem charakteru. Tak. O, tu też jest ładnie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat właśnie samej jakby istoty grzechu. Aha, jest taka sprawa i to jest taka rzecz właśnie w życiu chrześcijanina dość widoczna. Otóż im jesteśmy dłużej z Chrystusem, im bardziej poznajemy Go, tym jakby zwiedzenia szatana, to, że coś jest w porządku, a nie jest, są bardziej widoczne. To znaczy, nasz jakby duchowy wzrok się wyostrza. To znaczy, widzimy, że coś jest grzechem. Coś, co wcześniej uważaliśmy, że jest całkiem w miarę okej. Czyli jeszcze raz. Patrząc na Chrystusa, widząc to, jaki On miał charakter, gdy tylko spojrzymy na swój przypadkiem, widzimy, że jest źle. Widzimy, że ten charakter, ta różnica jest olbrzymia. I to... Ten fakt wcale, widzicie, w tym momencie większość ludzi się załamuje. Mówi, jeny, no to rzeczywiście, no masakra, no kim ja jestem? To dla mnie już nie ma ratunku. Bóg już mi na pewno nie wybaczy. To ja znowu jakąś głupotę zrobiłem. Znowu zgrzeszyłem. Mimo, że ten grzech, powiedzmy parę lat wcześniej, w ogóle byś nie uznawał, że jest grzechem. To teraz to go uznajesz. I rzeczywiście, no, im człowiek więcej wie, tym Bóg od niego więcej wymaga. No nie? Ale nie ma co się załamywać. To, że widzisz, że coś jest grzechem, jest też idealnym dowodem na to, że Duch Święty działa, bo to jest Jego zasługa, nie Twoja. To On Cię prowadził do Pisma, żebyś czytał, żebyś poznawał właśnie Pismo Święte, żebyś poznawał, kim jest Bóg, kim jest Chrystus, jak On postępuje i żebyś przez to też mógł zobaczyć, no Ty nie jesteś Bogiem. Po prostu. I żebyś, widząc to, przyszedł do Zbawiciela i prosił właśnie o wybaczenie. Nawet tych małych rzeczy, tych, które parę lat temu by ci się nie wydawały, że mogą być grzechem, że możesz się tak źle czuć przez nie. W każdym razie Bóg na pewno nie odrzuca człowieka z uwagi na to, że on wie więcej o Chrystusie. I to jest ten paradoks właśnie. Im jesteśmy bliżej Boga, im lepiej Go znamy, tym widzimy, że jesteśmy mniej godni Jego obecności. Tym widzimy, że jesteśmy bardziej grzeszni. Że tym bardziej ten nasz grzech, który w nas siedzi, się uwidacznia. I no cóż, tym bardziej lgniemy do Zbawiciela, tym bardziej widzimy, że jest On nam potrzebny. Dlatego, no cóż, no
Jeżeli na przykład teraz oglądasz ten odcinek i masz problem z grzechem niewybaczalnym, to jeżeli w ogóle się zastanawiasz nad tym, że coś takiego zrobiłeś, zrobiłaś, no to znaczy, że Duch Święty działa i nie ma... Okej, wszystko będzie dobrze. Na pewno też no, takie wyrzuty sumienia nie są przyjemne, ale są konieczne. Z uwagi na nasz stan, w jakim się znajdujemy jako ludzkość. No musi to być. Musi to mieć miejsce. O, tak zauważyłem, że jak wysoko nagrywam teraz, dopiero zauważyłem, że jest ciemno. Muszę wam tak nagrywać. O, będzie jasno. Będzie drogę oglądać. O. Zresztą to już w zasadzie chyba wszystko powiedziałem, co trzeba było powiedzieć na temat grzechu niewybaczalnego i na temat tego, czy może być wybaczony. Więc tak, jeżeli poprosisz o wybaczenie, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści cię ze wszelkiej nieprawości. Także wystarczy poprosić. Wiesz, nie po to Jezus umarł, aby nam tego wszystkiego nie darować. Nie? Jest taki cytat, tylko nie wiem, czy go sobie przypomnę. Ten, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas dał, jakżeby wraz z nim nie miał wybaczyć nam wszystkiego. O, jakoś tak było. Jakoś tak. Nie wiem, czy to list do Rzymian, czy... Nie pamiętam. W każdym razie jest taki cytat. I myślę, że on mniej więcej pokazuje... Jest on odpowiedzią na zadane to pytanie. Nie wiem, jak będzie z jakością. Jeżeli jakość będzie fajna, to wrzucamy do netu. No może jeżeli będzie w miarę. O, jeżeli będzie w miarę, to wrzucam do netu. No jak nie, no to cóż, musicie poczekać jeszcze tydzień na odcinek. Tak, to były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Do zobaczenia. Cześć.